Jest ósma, więc czas na fakty w RMF FM. Karolina Jackowska, Tomasz Staniszewski. Serdecznie zapraszamy. Polski rząd szuka kandydata na szefa Rady Europejskiej. Donalda Tuska zastąpić miałby Jacek Sariusz-Wolski. A za chwilę w faktach Robert Mazurek w cztery oczy z Tadeuszem Cymańskim z Solidarnej Polski. W Zakopanem ratownicy Topru kończą akcję. Sprowadzają do schroniska dwóch turystów, którzy utknęli wczoraj schodząc z granatów. W faktach ósmej też ostrzeżenie dla kierowców z dróg Małopolski. Nad czarny staw, a następnie do schroniska na hali gąsienicowej sprowadzają ratownicy Topru dwóch turystów, którzy noc spędzili w żlebie drzewa w Tatrach. Jak już informowaliśmy, schodząc z granatów utknęli w bardzo trudnym terenie. No, mieli bardzo dużo szczęścia. W tym miejscu, gdzie oni się znajdowali, w zasadzie wystarczyło zrobić krok dalej, żeby całe to przedsięwzięcie skończyło się tragicznie. Wielokrotnie w tym miejscu dochodziło do wypadków śmiertelnych. Tutaj jeszcze dodatkowo warunki nocne, zima. Turyści byli dobrze przygotowani, można powiedzieć nawet bardzo dobrze, ale to tylko pokazuje, że sam sprzęt niewiele jest w stanie zdziałać. Trzeba jeszcze umieć odpowiednio się tym sprzętem posłużyć. A przypomina o tym ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Wojciechowski. Po wypadku w tej chwili nie przejedziecie drogą krajową nr 75 w Maciejowej w Małopolsce. Na trasie Nowy Sącz-Muszynka zderzyły się dwa samochody. Polski rząd ma innego niż Donald Tusk kandydata na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Chodzi o członka Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Kadencji eurodeputowanego Jacka Sariusz-Wolskiego. Nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, potwierdziła w źródłach polskiego rządu informację, którą podał brytyjski dziennik Financial Times. Kasia, teraz w faktach. Kasiu, co jeszcze ustaliłaś? Rzecznik Hadeków powiedział mi, że Hadecy i liberałowie nadal twardo popierają Tuska. Moi rozmówcy w Hadecji sugerują, że polski rząd przygotowuje swoją porażkę w sprawie Tuska. Chce pokazać, że nie blokuje stanowiska Polakowi, bo przecież proponuje innego Polaka na to stanowisko. Sariusz-Wolski nie ma żadnych szans, jest kompletnie nieznany. Ponadto to stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej nie jest przypisane do Polski. Jeżeli nie Tusk, to wcale nie znaczy, że na jego miejsce musi być Polak. W dodatku utarło się, że szefem Rady Europejskiej jest były premier lub prezydent, a Sariusz-Wolski jest tylko europosłem i byłym ministrem. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. 2:08 Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Tadeusz Cymański, poseł z Solidarnej Polski, należący do klubu PiS. Witam serdecznie. Panie pośle, w czym lepszy jest Jacek Sariusz-Wolski od Donalda Tuska? W wielu rzeczach. No, mnie się wydaje, przede wszystkim nie budzi kontrowersji, to jest raz. Nie jest przesiąknięty platformerszczyzną, taką do szpiku, do cna. Miałem okazję go poznać, mam jak najlepsze wspomnienia i wrażenie. Bardzo kompetentny, ułożony, doświadczony, nic mu nie brakuje. A jest bardzo inteligentnym też rozwiązaniem, dlatego że jest bez wątpienia stuprocentowym Polakiem. Bez wątpienia stuprocentowym Polakiem. A kto nie jest? Ja nie podkreślam tego, żeby pan tego się nie łapał. A kto nie jest stuprocentowym Polakiem? Ja to mówię jako figura, nie dlatego, żebym procentowo komuś przyznaczał. Wszyscy jesteśmy stuprocentowymi, z panem i ze mną łącznie. Panie pośle, no dobrze, to wszystko pięknie w takim razie, tylko jest jeden drobny kłopot. Jacka Sariusz-Wolskiego nikt nie chce wybrać. No i na tym czasami jedna sprawa przekreśla resztę. No, też tak może być, dlatego to może się skończyć niczym też. Ja no jestem tego świadomy, ale skoro pan pyta, to odpowiadam. Ja jestem za. A po co ta akcja? Czy Rada Europy będzie za to, wie pan, pan pyta. No ale po co ta akcja? Po co polskiemu rządowi ta akcja z forsowaniem Sariusz-Wolskiego zamiast Donalda Tuska? Nie wiem, czy forsowaniem. Jest to propozycja. Nie znam też kulisów ani szczegółów i chyba nie o to tutaj chodzi. Myślę, że to jest po prostu pokazanie i pomysł, że jest też możliwość znalezienia rozwiązania, że będzie wilk syty, owieczka cała, czyli nie będzie zamieszania kontrowersji wokół budzącego kontrowersję Donalda Tuska, a to jest fantastyczny, świetny kandydat. Pytanie, co na to adresaci tej propozycji. Panie pośle, gdyby Europa przypadkiem nie podzielała pańskiego zachwytu nad Jackiem Sariusz-Wolskim, którego ja skądinąd też bardzo cenię, to co my wtedy zrobimy z Donaldem Tuskiem? Poprzemy go, czy jednak nie? Powiem, nie. Są rozmaite bardzo zastrzeżenia, żałuję, zarzuty. Bardzo premierem naszego rządu, to bym panu odpowiedział. Jest pan politykiem. To jest decyzja obozu rządowego. W bardzo wysokich kręgów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Są możniejsi, mądrzejsi i są przede wszystkim ważniejsi ode mnie politycy. Panie pośle, zna pan... Nie jest tajemnicą, że te sprawy zapadają i pan o tym wie i po co pan mnie pyta tutaj. Zna pan nazwisko nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
Głosował pan nad nim niedawno? Głosowałem. No, była emocja ogromna. Żałuję, że bardziej go może nie poznałem, bo... A nazwisko zdążył pan poznać? Jędrejko, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Grzegorz profesor. Jędrejek. Jędrejek, przepraszam. Bardzo proszę. Przepraszam. Nietypowe nazwisko też można... Pytanie, się lekko uśliznąć. No dobrze, nietypowa jest również ta cała zasada pośpiechu w głosowaniu nad takimi kandydatami. Dlaczego nie można było zrobić uczciwego przesłuchania przed komisją? Słucham pańskich audycji. Byłem przygotowany na to pytanie. Na jednym z poprzednich pan świetnie spytał, bardzo zręcznie. Chwalę za to pana. Proszę zręcznie odpowiedzieć. Pan odpowiedział, to ja odpowiem pańskim pytaniem. Czy to nie jest dziwne, że kandydata na ambasadora w Tiranie przegłosujemy kilka godzin, a kandydata do Trybunału, więc w tym pytaniu jest odpowiedź. Zawstydza mnie pan pamięcią, natomiast pytanie było serio, no panie pośle, dlaczego naprawdę właśnie musimy przesłuchiwać kandydatów na ambasadorów? Nie rozumiem tego, muszę powiedzieć, że to są okoliczności, które mi się nie podobały, bo uważam, że niepotrzebnie dajemy pretekst i powody takim nawet dziennikarzom jak pan, że później mnie, starego tutaj lisa, działacza na pierwszej linii frontu, wystawia, słuchacze słuchają i mówią, no to teraz kręć się, Cymański. No i to jest niepotrzebne. Moim zdaniem, bo pewnego rodzaju ostentacja, tak to nazywa inny dziennikarz, bardzo znany chyba, pan Stankiewicz, niepotrzebna nam jest. Mamy potężny ładunek, mamy potężny potencjał, mamy bardzo dobre notowania i perspektywy i tego typu historie na pewno nam nie sprzyjają. Panie pośle, był pan przez 8 lat burmistrzem Malborka, prawda? Tak. Pozdrawiam Malbork i Nowy Staw, moje miasto w Nowym Stawie. Urodziłem się na Żuławach. A jak spotykają tam pana mieszkańcy, wyborcy, ale też koledzy samorządowcy, bo był pan tam także radnym, to nie mówią... Panu Tadeusz, słuchaj, ale z tą reformą edukacji to my tutaj będziemy mieli po prostu chaos, będziemy mieli tutaj cyrk. Może nie aż tak mówią, bo na ile mogę, na ile mi czas pozwala, rozmawiam z samorządowcami, zwłaszcza z małymi miasteczkami, bo w dużych miastach jest trochę, tu są inne też uwarunkowania, ale jest dużo niepokoju, to prawda. Muszą sobie z tym poradzić. Tu jest problem też tej kumulacji, bo tutaj nie chcę wprowadzać szczegóły, bo nie ma czasu, bo to jest zbyt cenna audycja i tempo jest znakomite. Mianowicie, że w tym roku 19, a więc w roku krytycznym, nałożą się te dwa roczniki. Myślę, że sobie jakoś edukacja z tym poradzi. Ale ten sposób, styl i pewnego rodzaju jednak tempo tych zmian... Panie pośle, byśmy się nie opierali na tym, że pan myśli, że sobie jakoś poradzi, tylko żebyśmy byli przekonani, byśmy mieli to wszystko wyliczone. To słowo jakoś nie chcę deprecjonować. Wyliczone jest, to jest przewidziane. Ja słuchałem, co mówi pani minister na klubie naszym parlamentarnym w telewizji panu, wiele razy. Co panu mówią pańscy znajomi, przyjaciele z Malborka? Mówią, że robimy to za szybko. Nie wszyscy to mówią, ale mówią, Tadek, bez przesady, bo sprawa też nabrała politycznego charakteru. Pan Broniarz, który kazał, był za likwidacją, teraz referendum chce robić. Wie pan, nie dajmy się też zwariować. To mówię z wielkim przekonaniem. Obiecaliśmy tą reformę. Może można zrobić ją było wolniej. Może lepiej nawet, ale nie uważam, że jest źle przygotowana i mam nadzieję też, polegam, proszę pana, no co będę tutaj ćwiczył papkina i udawał, polegam na analizach pionu resortu oświaty. Znane panu pożekadło mówi, że pośpiech jest wskazany tylko przy jedzeniu z jednej michi i łapaniu pcheł. Na temat pośpiechu, gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł to cieszy. Dlaczego w takim razie... Co nagle, to po diable, wie to pan, tych pożegnań jest dużo. Dlaczego w takim razie tak bardzo spieszycie się z reformą edukacji? Ja nie wiem, czy to jest wielki pośpiech, to nie jest też taki, ale zgadzam się... Samorządowcy panu to mówią, nie ja. Sugerują mi to. No, te obawy do mnie docierają i te głosy. Co sobie będę udawał tutaj, że nie? Natomiast nie ma też totalnego oburzenia. Chciałbym nadać tym obawom rozsądne miary. To nie jest kataklizm, to nie czeka nas hekatomba. Rodziców proszę uspokoić. Proszę państwa, no jestem też rodzicem, miałem piątkę dzieci, widziałem te gimnazja, przeżywałem to. Nie przesadzajmy też z tym wszystkim i nie twórzmy atmosfery apokalipsy. To chcę powiedzieć. Nie będzie apokalipsy. Nie będzie. To bardzo dobrze, że mówi mi to Mogą członek. Być problemy. No. Mówi mi to członek parlamentarnej grupy do spraw przestrzeni kosmicznej. To jest jednak jedna z tych grup sejmowych, która mnie fascynuje najbardziej. Panie pośle, co wy tam robicie? Oglądacie Gwiezdne Wojny? Państwo tego nie widzą, ale redaktor Mazurek pyta pytanie, stawia taki przebiegły uśmiech się u niego pojawił. Muszę to skomentować. Proszę pana, no nie. Byłem w centrum. Polska wbrew tym pozorom ma duże osiągnięcia w dziedzinie technologii kosmicznych nawet. Mamy bardzo zdolnych naukowców i nie jestem tutaj jakimś pierwszoplanowym. Do tej grupy jestem zapisany. Były dwa spotkania, ale tylko spotkania. Ale Sejm się tym zajmuje? Ja rozumiem, że rząd na przykład w
propaguje nie polski powiem, przemysł. Nie powiem, że to jest dziwactwo. No. To jest nietypowa, oryginalna, marginalna jednak, jeżeli chodzi o skalę czy pracę. Ja jestem w dwóch tak naprawdę komisjach, gdzie jest ogromna komisja, praca. To jest grupa. To jest zespół. No są zespoły, to są grupy. I nawet nie wiem, czy pan dobrze robi, żeby taki prestiżowy program takimi dlaczego sprawami przyszedł. Dlaczego to jest strasznie ciekawe? Szacunku. Tym to bardziej, są ciekawe rzeczy. To że odkryto ostatnio 7 planet, z czego na 3 może być woda. A ja to wszystko bliziutko. 40 lat świetnych. Nie chcę powiedzieć, moim zdaniem nie jeden poseł odlatuje dalej. Tylko żebyśmy my nie odlecieli tutaj przypadkiem. I politycy również żebyśmy odlatywali, bo kosmos fascynuje. Natomiast chcę powiedzieć z całą powagą, to jest odpowiedź na pewnego rodzaju oczekiwania, żeby w Sejmie przynajmniej grupa ludzi zajęła się tym tematem kosmosem. I wspierała. Nie kosmosem, bo nie jesteśmy tacy mądrzy. No nie, no. Jeszcze tego brakowało, że się zajmują kosmosem. Słyszałem na własne oczy, u Mazurka Cymański takie rzeczy tam gadał. Dziś znalezienie nowej Ziemi nie jest już kwestią czy, ale kiedy. Tak mówi przedstawiciel NASA o niewymawialnym dla mnie nazwisku. Powiem krótko. Naszym zadaniem w tej komisji jest interesować się, wspierać i przenosić na grunt parlamentarny, bo jest wiele ustaw w kontekście rozwoju Morawieckiego. Musimy wspierać najnowocześniejsze technologie. I Polska ma w tej mierze duże osiągnięcia. To chcę powiedzieć. Tylko i to jest tak. Nie tylko o cywilizacjach pozaziemskich. Porozmawiamy jeszcze w rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Do widzenia. Dobrze, to jak to będzie z tymi cywilizacjami pozaziemskimi? No bo jeżeli NASA mówi, że znalezienie nowej Ziemi nie jest już kwestią czy, ale kiedy, to tam może być życie. Tam może być jakiś inny Cymański i inny Mazurek. Nie, jestem trochę, wie pan, jedyny prawdziwy wróg na tym świecie dla nas wszystkich to czas. Czas myśli jest najbardziej, pan, że nie doczekamy? Jeżeli słyszę miliony lat świetlnych, 40 tylko milionów lat świetlnych, światło do Księżyca 8,5 minuty biegnie, tak? No do Słońca, światło, do Księżyca jedną sekundę. Myślę, że to będą te bariery. Może nawet nie w technologii, bo można stworzyć. My myślimy, że będą pojazdy, które będą mknęły z prędkością światła. Większej prędkości na razie nie znaleźliśmy. No to proszę pana, 40 milionów lat dolecimy. 40 lat, nie milionów. 40 lat chyba. 40 tylko. Lat, tak. Ale mówię, to są... rzut beretem, no. To są rozważania, lubię rozważać. To ja się zapisałem do parlamentarnej grupy do spraw przestrzeni kosmicznej. Ale to nie jest grupa, która się zajmuje jakąś science fiction. Zadałem panu pytanie, czym się zajmujecie oprócz oglądania Gwiezdnych Wojen. Nie, mieliśmy spotkanie z profesorem, z profesorami, z naukowcami polskimi, którzy się tym interesują, którzy pracują nad technologiami, nad wkładem. Mamy studentów, mamy bardzo zdolnych ludzi, panie którzy wyjeżdżają na zachód i pracują dla innych. To ja wiem, ale... Mamy ambicje wprowadzać, mamy pojazdy kosmiczne, gdzie są polskie technologie zastosowane. Dlaczego nie ma to odnaleźć odbicia jakiegoś? Ja byłem na zaproszony tej grupy, to nie jest moja jakaś... A pan się w ogóle interesuje astronomią? Nie, ale lubię patrzeć w kosmos. I zawsze mnie to niepokoi i myślę, że odzywa się we mnie to, co filozofowie nazywają ten strach egzystencjalny, że człowiek jest bardzo samotny we wszechświecie. Jak byłem młodzieńcem, czytałem książkę Dzieci Wszechświata. Mhm. Fantastyczna rzecz. Jesteśmy tak mali, tak drobni. Jak patrzę też na nasze spory, na swoje życie i na te kilkadziesiąt lat, jeżeli się zwróci odległości, jeżeli się zauważy, że kosmos, ten fantastyczny, wielki, jest przeraźliwie, przerażająco, aż po strach, pusty, że jedno słońce od drugiego jest oddalone jak 2 dziesięciozłotówki na rynku w Warszawie i w Moskwie. Zaraz. To się nie chce wierzyć, że to jest tak puste. A tak jest prawda o kosmosie. Jesteśmy mniej więcej teraz w klimatach poetycko-filozoficznych. Pan mnie do tego sprowokował wciągnął mnie do tego. Spróbuję tylko zejść na ziemię na chwilkę. A na tej brutalne ziemi, przejścia. Och. A na tej ziemi rosły drzewa. Rosły dopóki nie wprowadzono Lex Szyszko. I teraz co? Teraz je wycięto. A tak mówiąc poważnie, ten dylemat, co jest ważniejsze, prawo własności, czy takie poczucie solidaryzmu społecznego i ekologiczne podejście, jest poważny. Gdzie pan się sytuuje w tym sporze? Jasne, ja nie jestem prawnikiem, ale uważam, że norma konstytucyjna jest zasadnicza. Tam, gdzie interes społeczny koliduje z prywatnym, priorytet nadajemy zawsze społecznym, wspólnotowym interesom. I to jest jasno napisane. Natomiast w tej sprawie myślę, że miał miejsce poważny błąd i refleksja będzie szersza niż tylko ta ustawa, która będzie poprawiona. Chodzi o to, że zbyt szybko, zbyt łatwo, zbyt mało wnikliwie przyjmujemy prawo.
To nie pierwszy raz, tylko tutaj był duży pośpiech. Wykorzystano perfekcyjnie. Nie ma też apokalipsy, też powiem. Jest wskazany, ale... to tłumaczyliśmy, ale chodzi o to, to jest wasza stała metoda przyjmowania ustaw. Nie wiem, czy stała, ale dość częsta. Tak szybko niech pan nie mówi, że stała, bo nie wszystkie tak ustawy są. Ale to jedną rzecz wyjaśnijmy sobie. Tak. Prawo i Sprawiedliwość rządzi blisko półtora roku. Rozumiem, że sprawa jest ważna, i co, i dlatego nagle sobie o niej przypomnieliście po ponad roku rządów i mówicie, to teraz szybciutko to zróbmy? Co gwałtownego się wydarzyło? No nie wiem, jakiś nagły kataklizm na te drzewa spadł, czy co? Wie pan, tu bardzo ważny szczegół jest istotny. Otóż wycinka drzew jest od 1 stycznia do końca lutego. Warto, żeby w tej audycji tutaj na użytek, i nie dlatego, żeby się wykręcać, tylko to warto zauważyć. Jeżeli ustawa nie wejdzie przed końcem roku, no to później możemy sobie czekać następny rok. To jest bardzo ważna okoliczność. Natomiast w podtekście pobrzmiewa w panu pytanie, i nie tylko pańskim, pytanie, które przypisuje się też naszemu prezesowi, czy nie był lobbying. Bo podejrzenie tu się niestety gdzieś pojawia. Skąd ten nagły, dlaczego tak gwałtownie? I ta wycinka, która jest wykorzystana też, powiedzmy sobie wyraźnie, w sposób bardzo... Ja się zainteresowałem wszystko tym. Wszystko w Polsce jest polityczne, więc niech się pan nie dziwi, że i wycinka drzew jest bardzo politycznym tematem. Ale trzymam się też reguły, że pieniądz... Nie jestem naiwny. Widziałem niejedno. Byłem kiedyś kontrolerem. Pieniądz rządzi światem. Kim pan nie był i sprawdzenie. Byłem lustratorem kiedyś w banku. Był pan kontrolerem, był pan grabarzem. No, kilka fachów dobrze zobaczyć. Ale był pan grabarzem naprawdę, czy to jest jakaś legenda miejska? Nie, no byłem kiedyś, jak byłem studentem, dorabiałem. To nie jest wstyd, prasa nie hańbi. Nie twierdzę, że wstyd, tylko po prostu zadziwia mnie ta szerokość. Dorabiałem, to były takie lata, że się zarabiało, się w wagonach pracowało i grabarstwo było bardzo intratne, 800 zł za jeden grób, no, to były dwa wagony cementu, wie pan, to jest dużo. No naprawdę, tak, ale zostawmy to. Więc chcę powiedzieć wyraźnie, że tutaj z tymi drzewami to jest podtekst i będzie sprawdzona sprawa bardzo dokładnie. Powinny być też wyciągnięte wnioski nie tylko do tej ustawy, ale do innych. Przyjmuję tą krytykę i zgadzam się. To zresztą komentuje bardzo wielu, nawet życzliwych nam dziennikarzy, że w ogóle niepotrzebnie sami sobie bęcki robimy i wystawiamy się na niepotrzebną krytykę. Zrobiono z tego też apokaliptyczny widok, bo trzeba też pamiętać, ja sprawdziłem dokładnie tą ustawę. Tam jeszcze było tak, że to nie jest, że każdy sobie mógł pójść i od razu dostał zezwolenie, żeby w tej krytyce się jeszcze utrzymać pańskiej, a nawet ją wzmocnić, proszę pana. Tylko wyraźnie opisane, kiedy mógł prywatny właściciel drzewo wyciąć. To nie tylko, że on sobie chciał, tylko żeby zagrażało, kiedy było... Wie pan dobrze, że prawo więc, sobie, a rzeczywistość więc to była bardzo duża liberalizacja w duchu, zwłaszcza Korwin-Mikke, tu wolność Tomku w swoim domku. Pan jako socjalista nie powinien być temu jakoś specjalnie przychylny. Nie jestem przychylny, bo kocham drzewa. Wszyscy, którzy nas słuchają, wie pan, i uważam, że tu się... Natomiast tak też właśnie. Nie było tak, bo niech pan powie tutaj... A to zostawmy tak już mówi, te drzewa, ja nie jestem dendrologiem. To niech pan powie, a gdzie było tak, że potężny obszar wycięto, bo deweloper, wie pan, na użytek na polityczny atakuje się nas... zdaje się, że rzeczywiście deweloperzy Ale my musimy nie tylko dawać powodów, nie możemy dawać, ale nawet pretekstów. A ta ustawa dała powód, obawiam się, i dlatego ma takie duże reperkusje. To zostawmy już ustawę o drzewach. Ponieważ czas dobiega końca nawet tej części, ja muszę o jedną rzecz spytać. Rozmawialiśmy o szachach, ale pan, przeczytałem teraz, jest, a w każdym razie był kiedyś filatelistą. O tak. Czy to jest w ogóle jakiś... To już jest dopiero zabytek. Po pierwsze, już nikt nie wysyła listów, więc nie ma pan żadnych nowych Niech zbiorów. Niech pan mnie zaprosi kiedyś, to porozmawiamy. Ja nie jestem ale jakimś, ma pan klasery, jakieś tak, tam znaczki? Tak, ale powiem panu, nie mam takich kruków białych. Filatelistka to nie jest tezauryzacja, to nie jest majątek, to jest piękno. To jest sentyment, to jest sztuka. Poczta Polska ma piękne zasługi, a legendą był Heydrich, ale przede wszystkim Czesław Słania. Znaczki kiedyś to był świat zamknięty, granice były zamknięte. Jak oglądałem znaczki, to mógł o tym opowiadać. Filatelistyka rzeczywiście jest w jakimś odwrocie, ale muszę powiedzieć, że Polska Poczta tutaj ma się dobrze. Mamy ładne znaczki, piękne znaczki nawet. Znaczki to a pan jest, to jeszcze śledzi? Na ile mogę, ale bardzo rzadko, bo to wymaga czasu. Jeżeli Pan Bóg mi pozwoli, na emeryturze sobie będę przeglądał i będę sobie wspominał, byłem kiedyś u Mazurka na takiej audycji radiowej, jak wnuki się mnie będą słuchać i będę je miał, to wtedy będę opowiadał to. Dziękuję, że pan wprowadzi Wnuków taki element bardzo... I wnuczek mam wnuczkę życzymy. Majkę na razie, piękną. Pozdrowienia serdeczne dla i też Majki i dla wszystkich wnucząt świata. Dziękujemy serdecznie za wizytę u nas. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Kłaniam się i pozdrawiam słuchaczy.